Witam Was serdecznie. Dobry wieczór, bo właściwie już sobotni wieczór, kiedy nagrywam Wam kolejnego wideoniusa stacjowego. Dzisiaj krótko, kilka informacji odnośnie audycji w przyszłym tygodniu i historia pewnego kubeczka. Tak, kubeczka. Zapraszamy Was w przyszłym tygodniu na audycję od środy, ponieważ audycja Elektroniczna Terapia ma teraz przerwę. Będziemy Wam grać dopiero 2 maja, więc w przyszłym tygodniu audycję zacznie Piotr Paszke i swoją audycją Retrogranie w środę o 21. Ja Was zapraszam w czwartek do Markowego Grania na 22, gdzie posłuchamy sobie nowości, premier Waszej muzyki uszykowanej w paczuszkach. No a w piątek kolejny decybel, który poprowadzi jak zwykle Mike, czyli Michał Matusiak z Warszawy, również 22. A teraz co? Historia pewnego kubeczka. Kubeczek elstacjowy przechodził różne metamorfozy. Pierwszym kubeczkiem elstacjowym był kubeczek stworzony przez Agnieszkę Grzankę, zwaną również X-Dronką. Kubeczek wykonany ręcznie, z taką tutaj biedroną. Nie wiem, czy będzie ją widać, biedronkę na kubeczku. Logo nasze i napis Markus, poczuj muzykę. Kubeczek, który darzę wielkim sentymentem, nie używam go. Jest odłożony w szafce jako eksponat pamiątkowy, wspomnienie tego pierwszego kubeczka elstacjowego. Ale sam pomysł kubeczków elstacjowych Wam się spodobał i chcieliście, żeby każdy słuchacz mógł taki kubeczek mieć, posiadać i pić z niego kawę czy herbatę, więc zaczęła się produkcja masowa takich kubeczków. No może zbyt ciężko to, zbyt mocno powiedziane masowa. Po prostu ten, kto chciał, mógł taki kubek nabyć albo wygrać go w konkursie. Drugą serią tych kubeczków była taka seria ze zdjęciem syntezatora, logiem Elstacji na środku i już napisem, który się zaczął od tego czasu na różnych plakacikach, kubeczkach pojawiać: codziennie dla Ciebie gra Elstacja, poczuj muzykę. Takich kubeczków naprawdę wyszło dosyć sporo. Część z Was pamięta na pewno i posiada jeszcze takie kubeczki. Jeżeli nie są jeszcze za bardzo zniszczone, pościerane, to coś jeszcze na tych kubeczkach widać, ale wiem, że te kubeczki no z biegiem czasu wiadomo się ścierają i ulegają uszkodzeniu. Niestety część kubeczków też już podczas samego transportu cierpi i niestety dochodzą albo bez ucha, albo gdzieś pęknięte. Niestety tak też się zdarzyło i musiałem wysyłać jeszcze raz powtórnie takie kubeczki. Więc to była jak gdyby taka pierwsza seria oficjalnych kubeczków elstacjowych. Następna seria, troszeczkę bardziej minimalna, to już były takie kubeczki z logiem elstacji z jednej strony, a z drugiej strony kubek słuchacza elstacji. Takie kubeczki były przedostatnio Wam rozdawane. Tych kubeczków też troszeczkę zeszło, mi został jeden, też zostawiony sobie na pamiątkę, że takie kubeczki były. I one też były jakiś czas w użyciu. Na pewno część z Was też ma takie kubeczki jeszcze, posiada. A ostatnia seria, najnowsza, jubileuszowa, to takie kubeczki. Również ze zdjęciem klawiszy, z logiem nowym Elstacji, czyli z dopisanym gramy już 10 lat i z napisem codziennie dla Ciebie gra, takim schowanym tutaj, bardzo tak delikatnym, codziennie dla Ciebie gra, i pod spodem nasze namiary, strona www i adres mailowy plus numer telefonu do studia, który również działa, bo mam go skonfigurowanego też w moim smartfonie, więc na ten numer też można się do mnie bezpośrednio dodzwonić. No i działa na audycjach na żywo, na Markowym Graniu zwłaszcza jest włączony. To są najnowsze kubeczki i te kubeczki ostatnio wygraliście. Cały czas szukam dobrego sposobu, żeby te kubeczki wysłać. Na razie jeszcze nie znalazłem,
ale myślę, że w przyszłym tygodniu już będę te kubeczki wysyłał do Was, do tych osób, które wygrały i te kubeczki zdobyły. Nie ukrywam, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłby odbiór osobisty, ale z większości z Was jest to po prostu niemożliwe, więc muszę w jakiś sposób te kubeczki dobrze zabezpieczyć i wysłać do Was, bo to jest Wasza nagroda. Życzę Wam jeszcze przyjemnej soboty, wieczoru sobotniego, udanej, słonecznej, miejmy nadzieję, niedzieli, pogody. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, w środę się słyszymy na audycji Retrogranie i później czwartek i piątek. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam za obejrzenie tego wideoniusa. Cześć, pa!